Kochani moi, dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o felinoterapii, czyli o terapii kotem. No oczywiście każdy, kto posiada kota, doskonale wie, że jest to takie magiczne zwierzę, które potrafi nas uzdrawiać. I chcę opowiedzieć Wam o tym na poziomie takich trzech aspektów. Oczywiście traktujemy to może nie tyle z przymrużeniem oka, ile z taką świadomością, że są to odkrycia oczywiście ludzi także zajmujących się tematem od strony naukowej, jednakowoż nie są to jeszcze żadne naukowe fakty. Natomiast jest już wiele badań przeprowadzonych na ten temat. No właśnie, ten pierwszy aspekt, o którym tutaj mówię, to ten aspekt, który jest związany z magicznym mruczeniem kota. Mruczenie kota podobno powoduje szczególną wibrację. Wibrację, która sprawia, że na przykład szybciej zrastają się kości, że człowiek się uspokaja, że wzmacnia się system immunologiczny człowieka i tak dalej, i tak dalej. I chociaż, tak jak powiedziałam, nie podaję Wam tutaj żadnych naukowych dowodów, to pewne badania, eksperymenty zostały przeprowadzone i pewne wyniki już pomalutku się publikuje. Każdy z Was, kto posiada kota, zauważył też na pewno, że niektóre, bo nie wszystkie koty tak mają, niektóre koty układają się na naszym ciele dokładnie w tym miejscu, w którym nas coś boli. Miałam kiedyś takiego kota uzdrowiciela. On rzeczywiście miał ten magiczny zwyczaj, że kiedy tylko na przykład miałam jakąś lekką niestrawność, czy bolał mnie żołądek i kładłam się, on natychmiast układał się na mnie, na moim żołądku, dokładnie tam, gdzie mnie bolało. Przy czym, kiedy czułam się dobrze, to on kładł się raczej obok mnie niż na mnie, a najczęściej kładł się w nogach. Zatem to taki bardzo charakterystyczny element, który pokazuje, że koty wyczuwają takie miejsca. Znam z praktyki mnóstwo takich historii, moje koleżanki też mi o tym opowiadały, o kotach, które układały się na różnych bolących miejscach, także na tych miejscach w ciele, w których zdiagnozowano na przykład guzy nowotworowe. I koty potrafiły tę energię tego ściągnąć. I tutaj, ponieważ cały czas podkreślam, że ten materiał nie jest materiałem naukowym, tutaj podkreślam, że to uzdrawiające działanie kotów można by bardziej rozpatrywać pod kątem właśnie energetyki. To jest ten temat, który jeszcze nie jest do końca zbadany. Natomiast my czasami widzimy, że właśnie jeśli kot się układa na nas systematycznie w jakimś naszym miejscu, to z tego miejsca znika choroba. Od strony bioenergoterapii to właśnie jest bardziej przejrzyste, bo w tym momencie jakby zaczynamy rozumieć, że kot ściąga, mówiąc obrazowo, jakąś negatywną energię, która odpowiada za dane schorzenie. Drugi aspekt, na który chciałam Wam zwrócić uwagę, jest już bliżej związany z tym, czym się zajmuję, czyli z prosperitą, ponieważ drugi aspekt uzdrawiającego działania kota to radość. To pobudzanie w nas radości. Ja tego doświadczam ciągle, dlatego wiem, że jest to coś absolutnie oczywistego. Koty są bardzo specyficzne, chociaż tutaj podkreślę, że posiadacze psów na pewno też jakby cieszą się tym towarzystwem i ich pupile również wywołują w nich mnóstwo radości. Kot czy pies działają na nas niesłychanie pozytywnie, podnoszą nasze wibracje poprzez podnoszenie naszego nastroju. Jeśli ktoś jest samotny, a posiada kota lub psa, wracając do domu, jest najczęściej radośnie witany. No oczywiście koty witają inaczej niż psy, ale też potrafią cudownie witać swojego właściciela. A zatem obecność zwierzęcia w naszym życiu podnosi nam nastrój.
podnosi nam wibracje poprzez wprowadzanie radości. Na ten temat mówiłam wielokrotnie i to też już jest naukowo udowodnione. Tutaj znowu pozwolę sobie odesłać Was na przykład do opracowań Bruce'a Liptona, który bardzo wyraźnie pokazuje, jak pozytywne emocje, w tym właśnie radość, śmiech, zabawa, rozbawienie, czy w ogóle poczucie bycia kochanym, ważnym, jak pozytywnie wpływa na stan naszych fizycznych komórek naszego ciała, czyli w jaki sposób nasze pozytywne emocje uzdrawiają nasze ciało. No to już jest naukowo udowodnione. I jak powiedziałam wcześniej, mój kot niezmiernie mnie rozbawia, niezmiernie i niezmiennie, pomimo tego, że jego wygibasy i przedziwne pozy oglądam niemal każdego dnia, to za każdym razem buzia mi się uśmiecha, kiedy to widzę. Myślę, że macie podobnie. A więc obecność kota w naszym życiu to nie tylko cudowne mruczenie, ale także podnoszenie nam nastroju, podnoszenie naszych wibracji poprzez radość, zachwyt i wspaniałą zabawę. I wreszcie trzeci aspekt, o którym chciałam powiedzieć. Przeczytałam ostatnio, że w tym trudnym epidemicznym czasie zaobserwowano pewne zjawisko. Jest jeszcze oczywiście na etapie badań, ponieważ przebadano tak naprawdę dopiero 100 osób. To jest za mało, żeby opublikować to jako informację naukową. Natomiast są z tych badań na tych 100 osobach wynika, że ludzie, którzy posiadają koty lub psy, przechodzą związaną z epidemią chorobę o wiele lżej albo w ogóle bezobjawowo. Oczywiście naukowcy, badacze tego tematu szukają odpowiedzi tam w kwestii odporności naszego systemu immunologicznego, bo jest w tym sens, moi drodzy, jeśli my ciągle miąchamy te nasze koty i psy, które przecież noszą na sobie mnóstwo zarazków, to nasze ciało też jest bardziej odporne niż ciało ludzi, którzy żyją w warunkach takich bardziej sterylnych, tak? Czyli bez tych wszystkich zarazków, które gdzieś tam fruwają w powietrzu. I teraz do tego wszystkiego ja przede wszystkim dodałabym tę radość, to podnoszenie wibracji przez nasze zwierzęta. Ponieważ w obecności naszego kota czy psa czujemy radość i czujemy miłość bezwarunkową, to uważam, że te wyniki badań są bardzo logiczne i ten aspekt wydaje mi się bardzo, bardzo prawdopodobny, ponieważ w moim odczuciu, nie jestem naukowcem, nie jestem lekarzem, powtarzam, w moim odczuciu podnoszenie wibracji, wypełnianie się radością, wypełnianie się miłością wzmacnia nasz system immunologiczny, wzmacnia nasze zdrowie i wprost uzdrawia nas. A w tym ma przecież udział nasz ukochany kot czy pies. Pamiętajmy o tym.